Cześć. Jesteśmy na lotnisku w Bozeman w stanie Montana. Jest Wigilia. Czwartego grudnia, u nas godzina 9, u was godzina 17. Za jakąś godzinę wylatujemy i lecimy do stanu Maryland, do Waszyngtonu, gdzie spędzimy jutrzejszy cały dzień na zwiedzaniu stolicy oraz... i co? No na zwiedzaniu stolicy, no mamy nadzieję, że w ogóle będzie coś otwarte, bo jutro jest 25 grudnia, czyli w zasadzie święta, więc ten 25 rzeczywiście może być takim dniem, gdzie wszystko może być pozamykane i możemy chodzić głodni. A liczyliśmy na pierogi, szczerze mówiąc. Tak. No i wieczorem około 19 wyruszamy z Waszyngtonu, jedziemy autobusem do Nowego Jorku. Trochę pustki na tym lotnisku, ale w sumie się nie dziwię, no pewnie kto miał dojechać na święta, to już dojechał. W ogóle jeszcze zapomnieliśmy dopowiedzieć, znaczy też nie nagraliśmy, bo to było przed samą kontrolą bezpieczeństwa. Jesteśmy w Bozeman i tu jest tak fajne lotnisko, dosłownie wchodzi się na to lotnisko, przed lotniskiem rosną wielkie sosny, a całe lotnisko jest urządzone tak trochę jak taka właśnie amerykańska wiejska chata, nie? Z gór. Tak. Po prostu wszędzie kamień, drewno, belki drewniane, wykładziny na wykładziny. Dosłownie wchodzi się schodnika na wykładziny, nie? Tak, bardzo wygodne fotele. I bardzo, bardzo fajne lotnisko. Takie bardzo klimatyczne. No to tyle tylko chciałem jeszcze. Polecamy. Dorzucić, jakbyście kiedyś mieli lecieć, to Bozeman jest super lotniskiem. Bardzo fajnie, no. Mi świeciły skarpetki tylko na tym. Na kontroli bezpieczeństwa. Tak? No. No macał mi pan kostki. Nie? Miałem dosłownie, wiesz, bo to, tam jest tak, ta, wiesz, ta, no. Taka kapsuła, nie, do której się wchodzi. I miałem pomarańczowe skarpetki, mi świeciły. Wszystko było ok, tylko mi skarpetki świeciły i pan musiał sprawdzić. Czyli są radioaktywne. No, znaczy są cytryny. Są cytryny. A koszulka jest z Mikołaja w renifery. Tak. Święta. Merry Christmas. Kawką Merry Christmas. Lećmy do Denver. Potem do Waszyngtonu. Pokaż mi samolot. Taka mała popierdółka. 52 siedzenia. I poprosili jedną osobę z dwóch pierwszych rzędów o przesiąście się do tyłu, bo było za ciężko z przodu. Czujecie? Nie mnie. Ciekawostek w tym samolocie, jeżeli samolot musiałby lądować na wodzie, to krzesła, fotele, na których siedzimy, mają odczepiane siedzenia i można ich używać jako tratw ratunkowych. Mają paski, w które wkłada się ręce i można sobie na nich pływać. Jeśli coś takiego się wydarzy, na pewno wam to pokażemy. No dobra, mamy 10 minut opóźnienia, ale już wiemy o kolejnych 10 minutach opóźnienia, bo wypuszczą nas dopiero za 10 minut. Pierwsze 10 minut, to co widzieliście pewnie, było związane z oblodzeniem samolotu i musieli go odoblodzić. A drugie 10 minut to chyba dlatego, że wieża kontrolna nas nie może teraz wypuścić. Pewnie jest jakiś ruch powietrzny. No, ale chyba zdążymy na samolot z Denver do Waszyngtonu. Tak, no mieliśmy godzinę 13 minut na przesiadkę. Teraz wygląda na to, że będziemy mieć trochę poniżej godziny. Musimy zmienić terminale z A na B. No ale nasze bagaże lecą po prostu, nie musimy ich odbierać, także pewnie nie damy radę. Ale przynajmniej włączyli nawiew znowu, no. Więc jest dobrze. Nudzi mi się. A tam cały czas miga. I nie możemy lecieć. Mamy już opóźnienia prawie pół godziny.
update sytuacji. Siedzimy już w samolocie ponad 50 minut. Niestety musieliśmy znowu zatankować paliwo i niestety muszą nas znowu odlodzić. W związku z czym prawdopodobnie nie zdążymy na nasz lot do Waszyngtonu o godzinie 1:30 czy 40. No i zobaczymy. No, stewardesa nam właśnie powiedziała, że musimy jeszcze pojechać pociągiem z terminala A do terminala B. No, w związku z czym 20 minut to tak powinniśmy zdążyć. Natomiast no, to wszystko pod warunkiem, że wylądujemy o pierwszej, co wcale nie jest takie pewne. Ladies and gentlemen, welcome to Denver. Local time, it is 1:30. Nie zdążyliśmy. Dolecieliśmy do Denver w momencie, kiedy nasz samolot właśnie... Tak no chwilkę przed, 13:37. No. Ale 20 minut to jest dostanie się z jednego terminala na drugi, więc jakby nie dalibyśmy rady w życiu. Ale już przebukowali nam bilety tak. Na 15:56, więc mamy nowe. Także dopiero w Waszyngtonie będziemy o 21:00, mieliśmy być o 18:50. No ale dobra, no. Tak czy siak wiedzieliśmy, że Wigilię spędzimy na lotnisku. Opłatek mam w torbie, także... Przynajmniej mamy możliwość się wysikać. Cztery i pół godziny lotu. Tylko i cały dzień w samolotach. A to trochę wygląda jak więzienie. Ale mamy nasze walizki. O, jakie kompromitujące ujęcie. A ja wrzucę do filmu. Jak tam? Nie mam problemu z tym. No, Kotek, nie mam problemu z tym, że ziewam na filmie. Nie, chciałem zapytać jak... Startowaliśmy o godzinie za 15:06, a w tej chwili jest godzina 21:44. Co prawda... Po zmianie czasu wychodzimy do przodu.